czasu przemierzyliśmy cały teren. Ani śladu psa. No super, dzień dobry. Ale my mamy dobry na wieczór. Wyniki próby były znane w pomiarze. To jest bałagan. Krąży się. To jest bardzo ładnie. Tak, my tu pracujemy bardzo intensywnie nad kolejnym materiałem. No dobra. Tego typu proszę. A kolega będzie was nagrywał wtedy, kiedy będziecie mówili. Jest w ogóle dźwięk? To ja, Dorota, jestem z Gorzowa, na co dzień chodzę do szkoły gimnazjum nr 9, gram na fortepianie i właśnie gram drugi stopień. A ja jestem Maciek, jestem z Łodzi. I teraz cieszę się tym, że jesteśmy nad morzem, ponieważ w Łodzi nie ma nawet rzeki. Znaczy są rzeki, ale one są pod ziemią i naprawdę no nie ma z czego korzystać. Adamie, dlaczego nie pracujesz? Bo leżę. A ile artykułów? Jeśli komuś się zdaje owca, właściciel to nie jest dowód, że dla mnie zabił pozostałych. Podtrzymuję, że jego pan straci wszystko. Dom, przyjaciół, wierny pies będzie mu towarzyszył do końca dni. Będzie go bronił przed wrogami i chronił przed niebezpieczeństwem. A kiedy nadejdzie ostatnia chwila i śmierć weźmie go w objęcia, dobrze, jeśli nas nie zlinczują. Po co ci mop? Mop jest mi potrzebny, żeby gonić takich leniuszków jak Adam do pracy i żeby więcej robili. Poza tym jest taka piękna pogoda, jest wszędzie mokro i tak pięknie pada, więc czasem trzeba coś wytrzeć. To jest moje berło i ono mi przypomina o tym, że jestem tu szefem wszystkich szefów. Wiele tekstów mam skończonych, połamanych, dokładam zdjęcie, jeszcze jest trochę pracy, ale damy radę, gazeta będzie. A swoje zdjęcie macie już? Nie mamy właśnie zdjęcia jeszcze, bo czy mogłeś całą redakcję zebrać? Można nawet w gaciach zrobić, żeby to było. No tak. Tak, gazeta będzie. Bo będzie gazeta na Boże Narodzenie. No nie wiem, o czym mamy kręcić. Że nic nie dzieje. No to zrób coś, żeby się działo. Ale co mam zrobić, żeby się nie działo? Nie wiem, zamieszanie. Jakie zamieszanie? Idź potem na deszczu. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Filmujesz? Dlaczego? No co? Czy ja tak dziwnie wyglądam? Czy ja tak bardzo dziwnie wyglądam? Ja cię nie rozumiem. Nie, naprawdę. Dobra, bo... No właśnie, dobra. Czemu chcesz od spokojnych ludzi? Ja się z tobą wyroszę. Nie będę przyjechał do szafy, wiesz? Przeszłyśmy
obejrzeć nasz pokojowy porządek. Tak, jest porządek. Jest posprzątane. I salon, to salon fryzjerski. Nigdy, to jest salon fryzjerski w pokoju 205, zapraszamy. 206. 206. 205,5. 205,5. Niech wyglądam. Pięknie. Pięknie młoda wyglądasz. Tak. Pokaż się do kamery. O. Jeszcze nieskończone. Właśnie, to jest jeszcze w trakcie. I jeszcze polecam usługi, które będę miała, czyli czerwone trochę włosy. Lecę! Cześć, Ula. Co robisz? Nie widzisz ścian. Weź może trochę milej. A co, ścierasz po co? Żeby co później było? Żeby później było coś innego. A na przykład? No zdrać pomysł, no. Jestem twoją koleżanką z pokoju, nieprawdaż? Tylko nie zaprzeczaj. Prawdaż, prawdaż, ale nie powiem ci. Widzisz, Ewelina. Sorry, nie, ja wiem jak można imię. Ja sobie z ciszej Emilka śpi. No właśnie, wtedy właśnie miałam się iść do kościoła. Nie ma 16. Jest za 16. Jak widać, mamy wielki porządek w pokoju. Tak, no, buty, no. Szybko, Ola. Gdzie, co? Dobra, jakaś mistrz. Oto pokój 102. Pokój, jak widać, bardzo uporządkowany. Parasolka stylowa. Różowa. Do tego, jak widać, wszystko, czyli stragan. Olu, szybko! Olu, szybko! U nas płynie manna z nieba. Spada manna z nieba. Pieniądze leżą na ziemi. Pieniądze leżą na ziemi. Może chcesz się poczęstować jednym kawałkiem? Nie, myślę, że nie. Cóż na tamtej kartce? Ach, poznaję po nalepce! Czyja to kartka? Wilna, zaprezentuj mi ją! Do kamery, do kamery. Poczekaj, zrobię zoom. Fajne włosy, fajna z niej koleżanka. Full pozytywa. Fajne ubrania. Krystyna z gazowni. Co? Zajebisty styl. Jeszcze, dobra. Jak widać. No jak widać. A więc jak widać, w naszych pokojach panuje ład i porządek. Ewelino, wypowiedz się. Ja się do tego nie przyznaję. No jasne, najłatwiej tak. Dobrze, wracam. Tutaj praca w re. Okay. Może nie będzie przeszkadzać? Nie. A Ines, wydawniczki w ogóle tam nie było. No to dlaczego ktoś mi podał? Nie, bez Agnieszki, Dorota. Kto rozmawiał? Kto rozmawiał? Ja, Dorota i Maciek, bo co zamiast Agnieszki, Dorota może być. No to proszę bardzo, przecież ja tu nie jestem uzurpatorem, tu i znowu coś wciskam. Dominika? Podawał mi... Praca we... Właśnie widzę. Tak, bo tak pisze smsa. Masz naprawdę fenomenalną fryzurę. Tak, ta fryzura, chciałam powiedzieć, była już nagrywana jakieś 10 minut, więc Olu, dziękuję. No dobrze, już jestem zachwycona. Wychodzę. Co to jest? To jest jak mam w nowym. No, dokładnie. Zobacz i weź się spaderuj. No dobra. Właśnie, mogę sobie coś uśmiechać, naprawdę, bo się nie uśmiechać, to jest złe. Włączone mikrofony. Szantowałam. Zabiję. Żyjesz, Emila? No bo to będzie na obozie. Nie będzie na obozie. No tak się gram, co? Powiedz coś o sobie. Dobrze, dziękujemy. Trochę ci głowę nagrałam, ale jak coś to nie ja nagrywam ciebie, dobra? Bo jest beznadziejnie. Zostaniesz chłopaka, że nie ma tak, każesz mnie sprzątać, tak? I to będzie to w telewizji nie grali. No i dobra, i będziesz sprzątać, bo jest dudel, tak? Ona drukowała się tak.
skończę pisanie, czy co? Idę do... Nie! Jak mi dzisiaj nie ogarniecie pokoju, to koniec, powiedziałam. Mam dużo tego. Nie. Mam, 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 nie! Tak? Chcesz się przekonać? Ty masz walkę przy hebelkach, tak? O co chodzi? Nie? Kto? Mikołaj jest teraz na tym. Kto będzie... Realizował kolejny? Nie chcę. No i nic zamknięcie, o to chodzi. Jak masz mikrofon, to drzwi zamknięte. Po ulicy miłość hulaja, wśród rozbitych szyb, patrz poetyczny pewny sens, roztrwonili w grach, w unitrukach pustych SOS. Wysyłają w świat, żegnam was. I już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Nie wiem, nie tam przyjaciół kilku mam. Szybciej! Od lat. Na nich zawsze śpiewam, na nich gram. Kamina mówi nam, że dzisiaj nie podoba. No mądre to wy nie jesteście, przykro mi. Ja to związałam. Ja przestałam, ale mi związałam. Nie, tu jedną. Muszę to źle rozwiązać. Ła! Co to robi? Jęga, pomysł na interes? Aha. A to stary jest. No bo już widziałam wcześniejsze. Poszukajcie mnie Adasia, dobrze? On w pokoju. Chodź, idziemy podać. Ła! Czekaj, dama? Ła! Nie, mam sobie jeszcze nie mogę. Na kamerę. Kamera ci kocha. Nie, ja już przepraszam bardzo na dzisiaj, dosyć stresu. Od godziny 12 siedzę w radiu. Do 16 zostało mi jeszcze 50 minut. No, tak, ja wiem. Moje wory podoczane są. Pas ma krótkie nóżki, Krysiu. Co mówisz? Pana, słuchaj, Adasia, taka sprawa, czy do tego twojego informacji jakieś jest? Nóżki Gudczaka. Żeby pana oczy się tylko nie sprawiało. Krysia, mogę na sekundkę, bo ja muszę na tę gazetę. Tylko na sekundę. No, tak. Na to potrzebuję na tym dokładnie. Na to. Oj, dobra, na sekundę. Może takie zdjęcie damy, że otrzymam. Szansę znów dostałam i gazetę napisałam. Więc nie martw się, gazeta wyjdzie i koniec.